Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić kolejną, najnowszą lalę, która jest na sprzedaż. Coś ostatnio w tym maju widzę, że te lale nie mogą znaleźć nowych domków. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Być może tym, że pewnie byliście wszyscy zajęci przedświąteczną krzątaniną, później świątecznymi wydatkami, spędzaniem czasu z rodziną itd., itd. Ale mam nadzieję, że w końcu to ruszy, bo każda z tych lal jest naprawdę wyjątkowa i zasługuje na nowy domek. Staram się zawsze malować lale tak, żeby były najwyższej jakości, żeby były najbardziej realistyczne na rynku i myślę, że poniekąd mi to się udaje. Ja przynajmniej ze swoich prac jestem zadowolona i mam nadzieję, że Wam się one również podobają. Ale przejdźmy do rzeczy. Dzisiejszą lalą, którą chciałabym Wam przedstawić, jest Twin A od Bonnie Brown. To jest to maleństwo. Właśnie jesteśmy po sesji zdjęciowej. Nie będę się może powtarzać, że światło jest kiepskie. Dzisiaj wyłączyłam lampy ogólnie, żebyście widzieli w takim normalnym świetle dziennym, ale tutaj jest po prostu półmrok delikatny, więc też pewnie kamerka nie uchwyci wszystkich tych szczegółów, jakie lala ma, ale starałam się je uchwycić na zdjęciach. Twinek A, pewnie dobrze znacie ten model, to jest ponadczasowy model, bo bardzo realistyczny maluszek, zresztą Bonnie Brown wszystkie swoje lale rzeźbi z dbałością o każdy detal. Jest to lala wyjątkowa, niby wcześniaczek, ale ja bym powiedziała, że to jest taki mały noworodek, bo spójrzcie, normalnie muszę go podtrzymywać jednak mimo wszystko dwoma rękoma, chociaż fajnie się układa też w jednej, ale stópki wychodzą na zewnątrz. Zobaczcie w ogóle te stópęki, wszystkie te szczegóły, detaliki, ma niesamowite. Jest z bardzo mięciutkiego winylu, układa się rewelacyjnie. Włoski, słuchajcie, chciałam coś poeksperymentować i włoski ma wszczepione oczywiście jak zwykle w mikrorutingu, ale ma je bardzo króciutko przycięte, równomiernie, także efekt jest bardzo fajny i naturalny. Zainspirowało mnie dziecko mojej koleżanki, które niedawno się urodziło. Miało właśnie na główce taki króciusieńki meszek ciemnego koloru i chyba mi się to udało osiągnąć. Kamerka oczywiście nie chce jak na złość złapać ostrości na tej główce, ale starałam się uchwycić to też na zdjęciu. One są, te włoski, teraz bardzo poczochrane w ogóle i nie widać w pełnej krasie tej fryzurki, ale zapewniam Was, że jest naprawdę świetna, super się układają, przez to też będą bardziej trwałe, są bardzo mocno podklejone od środka, także nie sądzę, żeby wypadały, ale jednocześnie też możecie je troszeczkę układać, bo one nie są aż na tyle krótkie, żeby na przykład nie dało się ułożyć z nich jakiegoś kształtu na mokro na główce. Także naprawdę tutaj jest rewelacyjne pole, duże pole do manewru, jeżeli chodzi o układanie tej fryzury. Dodatkowo Twinek ma zrobione dosyć wysunięte skronie, też w takim meszku, i z jednej i z drugiej strony, także bardzo naturalnie to wygląda. Oczywiście drobne naczynka i kapilary na powieczkach. W środku ma polakierowaną buzię, takim lakierem 3D, stwarza to wrażenie głębi i takiej ślinki, która gdzieś tam na tym podniebieniu, w tej jamie ustnej się zgromadziła. Nosek ma otwarty, nóżki ma pełne, rączki ma 3/4, jak wiadomo, jak to twinki. Niedługo będę też malowała brata bliźniaka, twinka B, albo siostrę bliźniaczkę, jeszcze nie wiem, czy zrobię z niej chłopczyka, czy dziewczynkę. No w każdym bądź razie Twinek jest do adopcji, miałam go sobie zostawić, ale już mam tyle tych laleczek, teraz jest jakieś przesilenie, że po prostu brakuje mi miejsca, krótko mówiąc, więc Twinek jest do adopcji. Tutaj już ma spakowaną zyprawkę i uwaga, uwaga, posiada płytkę brzuszną, certyfikat, i na płytce brzusznej są specjalnie do zdjęcia, możecie to sobie oczywiście pozdejmować, ale ja tą płytkę z tym wyślę. To są takie, może to się jakoś profesjonalnie nazywa, to są takie nakładki do EKG dla noworodków i malutkich dzieci. Także specjalnie to zamawiałam, to jest prawdziwe, to się po prostu przykleja, to jest wielorazowego użytku, czyli jeżeli to odkleicie, to później przyklejcie sobie to na jakąś folię i będziecie mogli to ponownie sobie później na przykład do zdjęcia przykleić z powrotem.
Także to tyle. Jeszcze tylko taka mała wzmianka na temat malowania. Tutaj ma twinek znamionko, bo tu nie znamionko, tylko zadrapanie delikatne. Dawno nie malowałam czegoś takiego, ale stwierdziłam, że twiny akurat są to tak charakterystyczne modele, że im to pasuje. One mają taką urodę, żeby gdzieś tam im potóweczkę wstawić, gdzieś tam właśnie zadrapanie, albo jakieś znamionko, naczyniaczka i tak dalej. Także tutaj akurat pokusiłam się o zadrapanie, które jest też zrobione 3D, dlatego że wiele razy nakładałam farbę w to samo miejsce różnymi technikami, tak żeby wyszło na to, że skórka pod spodem jest zaczerwieniona, później na to jest jakby naniesione świeże zadrapanie, które później delikatnie przyschło. Także jest to, no wygląda to naprawdę imponująco. Ogólnie cały ten twinek jest no po prostu boski, no jest taki malutki kurczaczek, to są takie kurczaczki te twinki. Także już się nie mogę doczekać malowania następnego twina. On będzie miał przymkniętą nieco buźkę, bo ten ma na stałe otwartą. I co jest plusem, może sobie tutaj wsadzić kciuk. I tak trwale w sumie, jeżeli się dobrze upozycjonuje główkę na boczku, to tak z tym kciukiem może sobie leżeć, jako że niby zasnął, trzymając paluszka w buzi, więc to jest fajnie taki też naturalny, bardzo realistyczny efekt. A jeżeli chodzi o następną lalę, którą maluję, właśnie teraz ją kończę, może Wam pokażę główkę, znaczy kończę, no jestem w trakcie. To jest Angelo od Linde Scherer. Wiem, że jakaś pani była zainteresowana, ale to wiecie, to zainteresowanie jest, później go nie ma. Tak samo jak na lalę Nico, która niemalże była robiona, mogę powiedzieć, na zamówienie, a okazało się, że pani zrezygnowała, bo jakaś tam fałdka na czole nie odpowiadała. Także no, dlatego też nie maluję na zamówienie. Staram się nie brać lali na zamówienie, dlatego że wiem, że po prostu ludzie są różni, klienci są różni, ja nie chcę z nikim wchodzić w żadne scysje, nie po to wybrałam taki zawód, tak naprawdę on wybrał mnie, żeby się kłócić z ludźmi i spinać. Ja wolę zrobić lalę według własnych upodobań, według własnej wizji, tym bardziej, że siedzę już w tym temacie kupę lat i wiem, co lali pasuje, a co nie. A czasami jak ktoś jest świeżakiem w temacie reboningu, to sobie wymyśla, że on by chciał, żeby te włoski były takie, a żeby te usteczka były śmakie, a żeby kolor skóry był taki, a później się okazuje, że ani jedno, ani drugie, ani trzecie do siebie nawzajem nie pasuje i ta osoba rezygnuje na przykład z zamówienia, bo twierdzi, że ta lala jest źle zrobiona i to jednak nie pasuje, więc ona rezygnuje. I nieraz miałam coś takiego, że właśnie malowałam wbrew sobie, bo ktoś bardzo naciskał, a później mi rezygnował z zamówienia. Także ja już od dawna zdecydowałam się na to, żeby malować według własnego uznania. Wtedy się nie stresuję, z nikim się nie kłócę. Jeżeli lala się podoba, to po prostu ktoś sobie ją kupuje, a jeżeli się nie podoba, to jej nie kupuje. I tak to, moi drodzy, wygląda. Także to jest twinek. No i cóż, obserwujcie, bo najnowsza lala będzie skończona na pewno gdzieś koło środy w przyszłym tygodniu, może nawet i wtorku. Postaram się, żeby tak było. I będzie na pewno z nią nagrany filmik, będzie sesja zdjęciowa, a później chyba zabiorę się właśnie za twinka B, albo zabiorę się za salię od Olgi Auer, którą już widzieliście, ale znalazła nowy domek i zamówiłam kolejny model sali, ponieważ będzie on potrzebny do projektu mojej przyjaciółki Karoliny Jonderko, która tutaj przyjeżdża na zjazd w maju i chciałabym, żeby po prostu ta lala do zjazdu była gotowa, żeby Karolina mogła sobie porobić zdjęcia, no i myślę, że salia będzie również później do adopcji. Także trzymajcie rękę na pulsie, obserwujcie, słuchajcie, jest bardzo dużo laleczek w tym momencie do adopcji, odzywajcie się, zawsze się można ze mną dogadać, można zobaczyć lalę na żywo, można się umówić tak, że jeżeli Wam nie będzie pasowała, to ja Wam odsyłam z powrotem pieniążki, a Wy mi odsyłacie lalę na takiej zasadzie. No słuchajcie, ze mną się zawsze można dogadać, także obserwujcie, nie bójcie się pytać, nie bójcie się rozmawiać i jesteśmy w kontakciku. Żegnamy się, pa pa!